Hejka, z tej strony Kacper, witam Was w kolejnym filmie. E, tym razem jest to recenzja i dzisiaj zajmiemy się serialem, który nazywa się Young Royals. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to serial, który jakkolwiek w swoim gatunku wytycza nowe ścieżki, czy też po prostu powiela stare schematy. W tym momencie nie pozostaje mi nic innego jak tylko powiedzieć wam: iż zapraszam do oglądania. Serial, którym się dzisiaj zajmiemy, nazywa się Young Royals i jest to serial produkcji skandynawskiej, który zadebiutował na Netflixie 17 lipca 2021 roku i jest to klasyczny przykład teen drama. Opowiada on o e, młodym dziedzicu tronu szwedzkiego, który w wyniku nieprzyjemnego splotu wydarzeń w publicznym klubie Musi zostać troszeczkę odsunięto od swojego publicznego życia i trafia do elitarnej szkoły Hilerska, w którym poznaje chłopaka, który w pełni zdobywa jego serce. Przed premierą Young Royals porównywane było do takich seriali jak The Crown oraz Szkoła dla Elity. Miał to być miks tychże seriali. Ja jednak, jak już obejrzałem cały serial i to wszystko przemyślałem, to mogę Wam powiedzieć, że to porównanie jest wyjątkowo nietrafione. Jednak Dlaczego? To o tym sobie powiemy troszeczkę później. Na początku myślałem, że jest to serial pełen różnych wad i błędów. Jednak gdy obejrzałem całość, to mogę powiedzieć, że jest to naprawdę widowisko godne polecenia. Głównym wątkiem jest tutaj oczywiście miłość głównego bohatera do drugiego chłopaka i żeby zrozumieć, co tak naprawdę poruszyło mnie tak bardzo w tym serialu, musimy sobie na szybko scharakteryzować aktualnie jak wygląda teen drama. Aktualnie teen drama wygląda w następujący sposób. Mamy do z aktorami, którzy mają pięknie zbudowane ciała, mają 20, a nawet 30 i kilka lat, natomiast grają 16-18-latków. Mamy do czynienia z przygodami, którymi, e, których nie powstydziłyby się wielkie seriale czy też filmy akcji oraz mamy do czynienia z podobnym poziomem zwrotów akcji i, e, że tak powiem, wybujałości e, fabuł i historii tychże właśnie seriali. Problem to jest taki, że pod płaszczykiem Młodzieżowej tematyki, młodzieżowego klimatu, młodzieżowej otoczki oraz problemów, z którymi faktycznie mogą się borykać młodzi ludzie, bardzo często są przenoszone takie bzdury, o jakich powiedziałem przed sekundką. Co mnie urzekło w Young Royals, to jest to, że jeżeli chodzi o te takie filary. Gatunku Team Drama, to on wszystko robi zupełnie odwrotnie. Serial ten jest wręcz niewiarygodnie realistyczny i prawdziwy w swojej historii, a jednocześnie jest bardzo wiarygodny. Co niestety może być dla niektórych problemem, więc jestem świadom, że część widzów właśnie przez to może się nieco odbić, no bo im coś bardziej jest realistyczne, tym niestety często jest bardziej hmm. Chodzi tutaj o takie szczególiki, jak chociażby to, że aktorzy, którzy mają grać 16-latków, naprawdę wyglądają na 16 lat. Mają e, pryszcze na twarzy i to nie jest ukrywane. Ponieważ fakt pryszcze są pewnym elementem dorastania, i ten serial nie próbuje na siłę pokazać, że wcale tak nie jest. Łamanie stereotypów zachodzi tutaj bardzo ciekawie, bo na przykład mamy tutaj do czynienia e, z no, łamaniem stereotypu wyglądu księcia, nie jest to. Przepiękna, młoda osoba, która jest idealnie wymanierowana, która idealnie jest gotowa na objęcie swojej roli. Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z dzieciakiem, który chciałby normalnie żyć, natomiast królewski przywilej mu na to nie pozwala. I ja wiem, że widzimy tutaj trochę inny stereotyp, czyli zbuntowanego dziedzica królewskiego, tylko że zbuntowany dziedzic królewski ma to do siebie, że on faktycznie jest zbuntowany, a tutaj mamy do czynienia tylko z takim z taką pasywną niechęcią, która nie jest jednoznaczna z buntem. Budująca się na naszych oczach relacja głównych bohaterów pełna jest subtelności i niewinności, które to cechy bardzo często są widoczne podczas e, podczas właśnie pierwszych, e, pierwszych relacji, pierwszych miłości i pierwszych związków, co też bardzo dobrze tutaj wygląda i mimo tego, że oczywiście to jest grane, aktorzy w różnych wywiadach zwracali uwagę na to, że mieli do czynienia z taką osobą jak reżyser scen intymnych bodajże, który właśnie pilnował, żeby była widoczna ta taka nieśmiałość, ta taka niepewność, co dokładnie trzeba zrobić, bo jeszcze nie mają doświadczenia i to jest o tyle dobre, że no jednak przeważnie w serialach Teen Drama mamy do czynienia z dzikim erotyzmem, który po prostu tak trochę nie do końca gra z 16 latkami, mam wrażenie. Całość problemów, które dotykają naszych bohaterów, została przedstawiona w naprawdę sensowny i wiarygodny sposób. Co tak jak mówiłem, im bardziej coś jest wiarygodne, tym jest trochę nudniejsze, więc znowu od tego też część osób może się odbić. Historia w Young Royals toczy się bardzo powoli, co dla mnie osobiście jest bardzo dużym plusem, ponieważ bardzo często powolna historia jest jedną z tych charakterystycznych dla poważniejszego kina. Dzięki temu mamy więcej czasu, żeby Zrozumieć bohaterów, żeby poznać bohaterów, żeby spojrzeć na ich problemy ich oczami i spróbować zrozumieć, co tak naprawdę motywuje ich decyzje. No i oczywiście dzięki temu możemy bardziej współodczuwać emocje bohaterów, co też bardziej nas do nich przywiązuje, i dlatego osobiście uważam to za świetną rzecz. Na pochwałę zasługuje też to, że z jednej strony ten serial nie próbuje być na siłę ugrzeczniony, ale z drugiej strony nie jest na siłę ostry, więc po prostu bez ogródek pokazuje nam dużo spraw. Niestety inne elementy e, trochę gorzej się mają, i to jest to, o czym zacząłem mówić na początku, czyli właśnie mówię tutaj o porównaniu do szkoły dla elity oraz do e, The Crown. Jeżeli chodzi o The Crown, no to tak, e, cały ogół manier etykiety królewskiej i takich innych spraw yy, oceniałem na podstawie tego, jak to pokazane było w The Crown, ponieważ ci, którzy oglądali The Crown wiedzą, że tam to było pokazane świetnie. Ja jestem świadom, że to nie jest serial dokumentalny, więc aż takie trzymanie się yy, tych detali nie jest ważne, natomiast z drugiej strony odnoszę wrażenie, że twórcy bardzo poskąpili tego elementu królewskości i poza yy, fragmentami, gdzie to jest wymagane po to, żeby yy, widz Pamiętał, że ma do czynienia z księciem, to tego prawie, że nie czuł. Strasznie żałuję tego poskąpienia, bo uważam, że e, poza właśnie tymi kamieniami milowymi, gdzie e, pokazanie, że książę jest księciem, było konieczne mogłoby to naprawdę fajnie wpłynąć jeszcze mocniej na kierunek, e, kierunek relacji naszych bohaterów i kierunek, w którym historia by się potoczyła. Tak naprawdę w większości serialu nie czuć tego, że książę jest księciem i wychodzi z tego taka trochę kolejna historia o kolejnym dzieciaku, który trafił do kolejnej szkoły z internatem. Jeżeli jednak chodzi o Szkołę dla Elity, to tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ tenże serial... Bardzo mocny nacisk kładzie na to, żeby właśnie pokazać, jak mocna elitarna jest ta szkoła, i to faktycznie wychodzi dobrze. Tylko, że jak dobrze wiecie z mojej poprzedniej recenzji, e, jednej z poprzednich, szkoła dla elity to nie jest specjalnie poważny seans. Tutaj właśnie jest różnica między Young Royals a szkoła dla elity, ponieważ książęta robią to po prostu odwrotnie. To jest bardziej poważny, ugruntowany sens, natomiast nie czuć tej elitarności. Brakuje tutaj etykiety. Już abstrahując od etykiety królewskiej, chodzi mi o taką po prostu etykietę, która jest widoczna, powiedzmy, hierarchiczność między nauczycielami, uczniami, dyrekcją i tak dalej. Brakuje też, mam wrażenie, po prostu takiego prestiżu tej szkoły. Tego. No trudno to wyczuć. Okej, okay, są kajaki, okej, okay, są konie, ale no, no, no nie ma tego czegoś, co ma w sobie e, szkoła dla elity. A co ma w sobie szkoła dla elity? Szkoła dla elity ma w sobie nowoczesny budynek, nowoczesny sprzęt, właśnie widoczną etykietę, przecudowne mundurki, które fakt faktem też się znajdują w szkole hilerska. Widać tam zaparkowane, bardzo drogie samochody, widać tam to, że dzieciaki, które przychodzą, to są naprawdę dzieciaki z wyższych sfer, chociażby na podstawie ubrań, jakie noszą. I to są takie szczegóły, które tutaj naprawdę robią robotę, i e, w Young Royals to, to po prostu aż tak, aż, aż tak dobrze nie zagrał. Coś, czego nie powiedziałem wcześniej, a co wydaje mi się bardzo ważną sprawą, to jest to, że to jest niesamowicie wzruszający serial, przynajmniej dla mnie. Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, e, tematyka jest mi dość bliska, więc to może wpływa na to, że ja właśnie tak e, się wciągnąłem w ten serial. Natomiast patrzenie na perypety tych bohaterów było dla mnie naprawdę tyle wzruszające, że prawie uroniłem muzeę, co. Dla mnie jest wielką rzadkością, jeżeli chodzi o świat kina, nawet tego najcudowniejszego. Podsumowując, już mój materiał, mamy tutaj do czynienia z wyjątkowo ugruntowanym, poważnym, wiarygodnym teen drama, który jednak dość nieudolnie próbuje wejść w nurt. Prestige High School e, Drama. No bo bardzo dobrze wychodzi tutaj część High School Drama, ale, tak jak już powiedziałem, brakuje tej części Prestige. E, nie zmienia to jednak faktu, że jak na standardy Netflixa oraz standardy Teen Drama, które notabene są dość mocno kreowane, właśnie przez Netflixa, jest to serial. Bardzo odkrywczy, który łamie bardzo dużo negatywnych stereotypów, wykreowanych przez e, gatunek teen drama. No dobrze, moi drodzy, e, po raz kolejny dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktokolwiek z Was oglądał e, książęta, to zapraszam do komentarzy. E, z chęcią bym posłuchał Waszych opinii na ten temat, czy na przykład nie za surowo oceniam kwestię elitarności szkoły i ta szkoła tak naprawdę jest elitarna, tylko ja tego nie chcę widzieć, czy może jest zupełnie inaczej. Może tak naprawdę budująca się relacja głównych bohaterów nie jest wcale taka cudowna, jak mi się wydaje, i, I co, i nie wiem, co w sumie jeszcze powiedzieć. Dzięki za oglądanie, do następnego, i co. Pa!